to już ostatni dzień naszych wielkopostnych wyzwań. Dziś Ewangelia pełna jest pieniędzy. Pieniędzy, które stały się przyczyną zdrady, stały się przyczyną wydania Jezusa. Judasz, który otrzymuje 30 srebrników, szuka sposobnej okazji, aby wydać. Jak często pieniądze przeszkadzają nam w relacjach i czas na ostatnie wyzwanie. Dawniej było tak, że od Wielkiej Środy zaczęto takie bardzo konkretne przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. I dziś zachęcamy Cię do tego, abyś przygotował sobie i podzielił się najlepiej z kimś swoją dobrą kolacją i podziękował za wszystkie dary, szczególnie te dary materialne Panu Bogu.